tworzyła swoje akademie poza granicami Niemiec. Mamy więc do czynienia z Akademią PVB, która będzie pierwsza na świecie i jest mi bardzo miło, że będzie nosiła moje imię. To, co bardzo ważne, będziemy mieli własne obiekty, które będą nosić nazwę Panatonia Arena. Tutaj podziękowania dla pana Roberta Dobrzyckiego, dyrektora generalnego Panatonii Group. Dziękujemy za wsparcie i zaufanie. Będziemy mieć trenerów zatrudnionych na pewien etat. Będziemy mieć Michała Zioło, który od lat pracuje dla Borussii i dokładnie wie, jak szkolić dzieci. Włożyliśmy w ten projekt dużo, mnóstwo pracy i pasji i uważam, że było warto. Akademia BVB imienia Łukasza Piszczka rozpoczyna swoją działalność. Witamy także wszystkich obecnych na sali gości. Witamy bardzo serdecznie panią Barbarę Wandołę, starostę Pszczyńskiego. Witamy panią Gabrielę Plachę, wójt gminy Poczałkowice-Zdrój, a także pana Tadeusza Lazarka, przewodniczącego PVB. Oczywiście podobno wszyscy wybierali sami numery, które mają na koszulkach. Wszyscy w 26. Nie było żadnego nakazu z góry. Takie dostałem informacje. Chcieliśmy oczywiście oddać także głos Kastelowi, który ma ogromne...